Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przybywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczył śladu gwoździ i nie włożył palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożył w bok Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niewiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, no jak tu nie kochać Tomasza? Jak tu nie kochać Tomasza, skoro on jest no taki bliski, taki nasz, taki prawdziwy? Czyż nie odpowiada on naszej naturze? Choćby wiele osób mówiło, choćby wiele osób zaświadczało, choćby wiele osób pewne rzeczy przeżyło i nam dawało wskazania, to bardzo często, tak jak ten Tomasz, jak nie dotkniemy palcem, jak się nie przekonamy na własnej skórze, to wtedy nie wierzymy. Dziwimy się niekiedy naszym dzieciom, naszej młodzieży. Idą w głupoty. My, którzy żeśmy już trochę przeżyli, mamy już pewne doświadczenie, wiemy, czym pewne rzeczy się kończą. Jak się kończą pewne doświadczenia, czasami chcemy uchronić. Czasami chcemy powiedzieć: nie rób tak, bo to nic z tego nie będzie. My już to wiemy. Może czasami głupio nam się przyznać, że już żeśmy to przeżywali. I czasami próbujemy uchronić, a oni idą jak mucha na lep. Dziwimy się? Przecież my często też tak mamy. Zobaczyć, dotknąć, zmierzyć, zważyć. I wtedy to istnieje. Przecież wielu ludzi dzisiaj w Boga nie wierzy. Dlaczego? No właśnie dlatego, że Go nie można dotknąć, że Go nie można zmierzyć, zważyć. Wielu nie wie, co to jest wiara. Wielu nie wie, co to jest Bóg. Wypiera tą rzeczywistość, ponieważ przyjmuje tylko tą namacalną, biologiczną, fizyczną. Może niekiedy mamy takie pokusy, żeby Bóg nam się objawił. Bóg, który powie nam wprost. I rzeczywiście w historii Kościoła mamy różnych, nazwiemy ich, mistyków, którzy doświadczali Bożej obecności, którzy, można powiedzieć, doświadczali Bożego widzenia. Ale gdyby tak uczciwie patrzeć, to zobaczcie, ilu ludzi za czasów Jezusa widziało Go fizycznie, jak wielu Go dotykało, jak wielu słyszało Jego naukę, jak wielu widziało cuda.
Gdy przyszło co do czego, część z nich stanęła przed pałacem Piłata i krzyczało: uwolnić Barabasza, ukrzyżuj go. Cud w Sokółce, cud w Legnicy. Jezus w Eucharystii mówi: jestem. Co to zmieniło w naszej ojczyźnie? Kiedyś opowiadano mi w Legnicy, cała Polska zjeżdża tam do kościoła, by patrzeć na tę hostię przemienioną we fragment mięśnia sercowego. Żywy, prawdziwy Bóg. Ale nie Legnica. Można rzeczywiście doświadczyć działania Bożego, tak jak doświadczało wielu za czasów Jezusa, i nic się nie zmieniło. Tomasz jest inny. Wątpi, tak jak my wątpimy. Nie słucha tylko tego, co inni mówią. Ale Tomasz ma dobrą wolę. I kiedy rzeczywiście dotyka Jezusa, kiedy spotyka Jezusa, to jest w stanie wyznać: Pan mój i Bóg mój. Kiedy doświadcza czegoś nadprzyrodzonego, można powiedzieć po ludzku niemożliwego, to jednak uginają się przed nim kolana. Ma dobrą wolę. Wydaje się, że w wielu sytuacjach wielkie rzeczy w naszym życiu się nie mogą zadziać, dlatego że ta nasza wola nie jest wolą dobrą, że nie jest wolą Bożą. I choćby się cuda działy, to wraz tego nie przyjmiemy. Bo potrzeba serca, które naprawdę szuka Boga. Potrzeba serca, które szuka Jego obecności, które pragnie Jego obecności, które chce Boga mieć w swoim życiu. Dlatego nie dziwcie się, że wielu tych, którzy także doświadczyli obecności Pana Boga, można powiedzieć, nawet doświadczyli cudów w swoim życiu, mimo wszystko nie idą za Bogiem. Pamiętam pewne zdarzenie, już jakieś o nim mówiłem, może nie. Mój uczeń wyszedł bez szwanku, można powiedzieć, z kraksy. Mówiąc tak po ludzku, to cud. Dzwoni do mnie, mówi: proszę księdza, zaczynam wierzyć w Boga. Ja mówię: słuchaj, nic Bogu chociaż nie obiecuj. Bo w takich emocjach zaraz człowiek poobiecuje Panu Bogu, że się teraz zmieni i tak dalej. Nie obiecuj, bo będziesz musiał wypełnić. Takie kopnięcie, dotknięcie, można powiedzieć, namacalny znak. Wyszedł bez szwanku. Samochód skasowany. I ten, który mi mówi: wierzę w Boga, mija może miesiąc, może dwa, on do mnie mówi: ja jestem agnostyk. Ty jesteś śmierdzący, lenny agnostyk. Trzeba jeszcze dobrej woli, pragnienia Boga, żeby On był w moim sercu, żeby On działał w moim życiu. Trzeba Go dopuścić do tego. I teraz kolejna sprawa. Święty Tomasz też pokazuje bardzo ważną rzecz, że trzeba także Boga doświadczyć. I rzeczywiście zdarza się niekiedy przeżywać pewną trudność w wierze, pewne wahania, można powiedzieć, pewne załamania, wątpliwości, może niekiedy i porzucenie wiary, kiedy człowiek osobiście nie doświadczy Bożej miłości. To, że inni opowiadali Tomaszowi: widzieliśmy Pana, przestaje wystarczać. I czasami może rzeczywiście tu jest klucz do zrozumienia, dlaczego też ludzie odchodzą od kościoła. To, co usłyszeli na katechezie, to, co im mówiono w domu, to, co im mówiono w sytuacjach, kiedy dorastali, okazało się być za małym. Za małym. Potrzeba było jeszcze dotknięcia Boga. I najzwyczajniej w świecie trzeba prosić Pana Boga, żeby On dał mi się dotknąć. Żeby On dał mi się poczuć. Czy żeśmy się kiedykolwiek o to modlili? Może czasami właśnie narzekamy, że ta modlitwa jest taka byle jaka, po łebkach, aby szybciej. Może niekiedy myślimy sobie, że ta nasza wiara jest właśnie taka bez wyrazu, codzienna, zwykła. Ale z drugiej strony chcę zapytać siebie, kiedy ja prosiłem Boga: daj mi swoją miłość, daj mi odczuć tę miłość.
Może niekiedy to trzeba prosić i rok. Ale jeżeli ja pragnę tego, jeżeli coś jest dla mnie ważne, to dokładam wszelkich starań, żeby tego dopiąć. Czy zdarzyło ci się jak żebrak prosić Pana Boga, daj mi odczucie swojej miłości, daj mi się dotknąć, tak jak Tomaszowi. Czy właśnie wprost przeciwnie, gdzieś ta wiara idzie, bo idzie. Pan Bóg naprawdę pozwala się dotykać. Pan Bóg naprawdę pozwala się przybliżyć. Bogu dzięki, Pan Bóg nie podlega tej durnej pandemii, tym dystansom durnym. Pan Bóg pozwala się zbliżać. Właśnie chodzi o to, żeby w wierze zbliżać się do Boga, żeby nie być na dystans, ale żeby właśnie wejść w relację z Nim bliską, można powiedzieć prawie że namacalną, ale też trzeba o to prosić. Mając tą świadomość, że kiedy pozwolę Bogu wejść do mojego życia, to te życie trzeba będzie przemieniać. I może to powoduje, że czasami wcale nie chcemy Boga poprosić, żeby był blisko, bo wcale nie chcemy tego właśnie życia zmieniać. Żeby było po staremu, tak jak nam powiedziano, tak jak to się już oklepało w naszym życiu. Tymczasem Bóg chce być w relacji, chce być blisko. Chce wejść w moje życie, bym mógł uznać, że On jest Panem i Bogiem. I rzecz trzecia. Jest bardzo ważny ten dotyk Tomasza. Bardzo ważny. Przecież i dzisiaj wielu twierdzi, że Boga nie było. Nie było żadnego zmartwychwstania, bo żaden Bóg nie umarł. Bo nie ma Boga. Czy nie jest dla nas dziwnym, że ci, którzy siedzą w wieczerniku zalęknieni z obawy przed Żydami, bali się o własną śmierć, nagle wychodzą, idą na krańce ziemi, na krańce świata, głoszą Ewangelię. Wszyscy praktycznie, oprócz Jana, ponieśli śmierć męczeńską. Święty Piotr powie to bardzo mocno, nie za wymyślonymi mitami, nie za żadnymi ułudami, ale poszliśmy za osobą. A święty Jan powie jeszcze w innym miejscu w swoim liście, głosimy wam to, czego dotykały nasze ręce, co widziały nasze oczy. To nie mity. Właśnie jeżeli co jak wcale wiara chrześcijańska, wiara w Chrystusa ma bardzo silne świadectwo, umocowanie w świadectwie. Ponieważ to nie bajki, to nie mitologia grecka. To właśnie to, co dotykały ręce, co widziały oczy, co dla nich samych było szokiem, bo tego, którego widzieli ukrzyżowanego, zobaczyli żywego i to odmieniło całkowicie ich życie. Jeżeli wierzymy ze względu na nich, to wierzymy dlatego, że oni mówią prawdę. I wiara nasza jest prawdą. I wreszcie już, myślę, ostatnia, już tak uciekam. Doświadczyć Boga, to doświadczyć Boga, dotknąć Boga w Jego Słowie. Bóg dotyka swoim Słowem. Można poczytać wiele różnych świadectw nawrócenia człowieka, który usłyszał Słowo i to Słowo, które zaczęło zmieniać jego życie. Bóg dotyka człowieka w sakramentach. Niedawno czytałem o ateiście, który nawrócił się przez to, że poszedł na mszę świętą. Bóg dotyka w swoim sakramencie pokuty, w sakramencie Eucharystii, dotyka w sakramencie małżeństwa, kapłaństwa. Można dalej mnożyć, wymieniać te sakramenty. Bóg dotyka wreszcie we wspólnocie Kościoła. I na koniec dochodzimy do tego, co dzisiaj jest jakimś szczególnym wyrazem tego dnia. Bóg dotyka przez miłość, przez miłosierdzie. Może trudno temu światu uwierzyć, bo można było powiedzieć, ten świat czeka wciąż na miłość. Może zanim dojdzie do Słowa Bożego, może zanim dojdzie do sakramentów, musi najpierw mieć spotkanie z tym, który kocha Boga. Miłosierdzia, Bóg, który kocha mnie,
pomimo wszystkich moich grzechów. Bóg, który z tego piedestału chwały nieba schodzi, tak jak ten Samarytanin schodzi ze swojego bydlęcia do mnie leżącego, pobitego przez ten świat, przez zbójców tego świata, podchodzi, opatruje mnie, zbliża się do mnie, schodzi do mojego poziomu i mnie podnosi. To skoro doświadczam takiej wielkiej miłości Pana Boga, to czyż mogę stawiać granice miłości wobec mojego bliźniego? Czy rzeczywiście drugi człowiek nie ma prawa, tak można powiedzieć, oczekiwać ode mnie miłości? Tu nie chodzi o uczuciowość, tu nie chodzi o rzucanie się na szyję, tu nie chodzi o słodzenie sobie, tu po prostu chodzi o czyny miłości. Miłość jest ta, która jest jedynie wiarygodną, jak mówił Hans Urs Balthasar, szwajcarski teolog. Miłość jest wiarygodna. Pozwólmy, by Jezus działał w tym świecie miłością, a ma nas, którzy możemy tę miłość, czyli pragnienie dobra, miłosierdzie, że możemy je na co dzień wyświadczać. Nawet gdy ten ktoś po ludzku na to nie zasługuje. Zapłatą za śmierć jest grzech, mówi Pismo Święte. I kiedy człowiek zgrzeszył, miał umrzeć. Tymczasem Bóg nie tylko nie zabiera życia człowiekowi, ale posyła swego Syna, który za ten grzech płaci własnym życiem. Po sprawiedliwości wiele rzeczy trzeba postawiać bardzo ostro, dobitnie. I może niekiedy w naszych relacjach nie brakuje sprawiedliwości. Ale trzeba bardziej zapytać siebie dzisiaj w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, czy tam po prostu nie brakuje miłosierdzia, nie brakuje miłości. Jeżeli doświadczamy miłości Pana Boga, nie możemy tej miłości zatrzymać na sobie. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz w niebie. Amen.